wybrany przez naszych internautów najlepszym zawodnikiem tego meczu. Chyba miłe. Nie dość, że wygraliście, też taki dodatkowy bonus. Super uczucie, jest to dla mnie spore wyróżnienie. Dziękuję bardzo telewidzom i kibicom, że wybrali mnie. Bardzo cieszę się jednak z tego, że zrobiliśmy kolejny krok naprzód, prawda? Wygraliśmy kolejny mecz i mam nadzieję, że będziemy teraz pnąć się w górę tabeli. Naszym założeniem jest utrzymanie w lidze i chcemy je zrealizować. No chyba właśnie historycznego wyczynu dokonaliście, bo w Ekstraklasie wygraliście drugi mecz z rzędu. Tego jeszcze nie było. Nie, mieliśmy już taki występ właśnie, kiedy wygraliśmy i w Koszalnie na wyjeździe i później derbowe spotkanie z Polonią Azbut, także drugi raz wygrywamy drugie kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że za tydzień w Sopocie poprawimy nasz rekord i będzie trzecie kolejne zwycięstwo. A powiedz mi, dzisiaj kluczem do zwycięstwa chyba okazały się wasze trójki. 13 razy trafiliście. Tak, mieliśmy bardzo dobrą skuteczność. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, w przerwie graliśmy bardzo zespołowo i dobrze w obronie. Wyłączyliśmy Kendricka Majsa, który do przerwy nie zdobył żadnego punktu, a wiemy, że jest motorem napędowym Znicza, także wielkie brawa dla drużyny za to, co dzisiaj pokazała. Tyle, Tomek Śnieg. Jeszcze raz gratulacje i wracamy do naszych komentatorów.